Koniński budżet obywatelski i oczywiście wygrał projekt ten za 1 000 000 zł, ścieżka rowerowa. Kwestia, czy powstanie. Nie wiadomo. A tak naprawdę? Pomyślmy szczerze, otwarcie, otwórzmy te nasze umysły i przypomnijmy sobie, jak zakładano spółki. Żeby założyć spółkę, trzeba było napisać, że w kasie mamy 5 000 zł. Napisaliśmy, że jest 5 000 zł? Tak. Jak było naprawdę? Różnie. Jedni to 5 000 w kasie mieli, a drudzy to 5 000 po prostu wykorzystywali do tego, żeby mieć obrót. Kupowali towar, handlowali itd., itd. Różnie to bywało. To chyba wystarczająca odpowiedź, o co w tym wszystkim chodzi. Oficjalnie 1 000 000 jest. Dokument, że wygrał projekt KBO, jest. Co z 1 000 000, w jaki sposób funkcjonuje, nie wiemy. Wszystko gra? Wszystko gra. Koniec dyskusji. Takich projektów, które wygrał, jest kilka. Ścieżka rowerowa z Niesusza do Pątnowa też wygrała. Kilka lat temu. I do dzisiaj jej nie ma. A oficjalnie, no cóż, nie wnikajmy. To taki ładny, ładny teatrzyk, który będzie się teraz rozgrywał. A ścieżka, czy powstanie? Zobaczymy. Gdzie jest ten 1 000 000? Pomidor.